Witajcie drodzy kochani, chciałbym w dzisiejszym programie poruszyć temat biopola człowieka, ponieważ u różnych osób to biopole może być różne. U osób pozytywnych to biopole może być bardzo mocne, bardzo wysycone energią i znajdując się przy osobie, która jest duchowa, zaawansowana, no, możemy się po prostu wyleczyć z wielu dolegliwości, z wielu chorób. Niekoniecznie musimy być leczeni przez tą osobę, tylko znajdując się przy tej osobie, po prostu możemy doznać oczyszczenia, możemy doznać uleczenia z wielu przykrych dolegliwości. Aura zawiera informacje na temat życia, uczuć danej osoby. Aura odzwierciedla również nasze zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. To chciałbym powiedzieć, że w aurze jest zapisane jakby taki kod informacyjny o danej jednostce, czy dana osoba posiada jakąś chorobę, czy to jest choroba związana z przemianą materii, czy to jest choroba psychiczna, czy w aurze również się znajdują odpowiednie istoty astralne, jeżeli osoba ma duchy, jeżeli osoba ma jakieś astrale, również w aurze te istoty znajdują się. Jak również uczucia, które przejawiamy na co dzień, uczucia złości, uczucia miłości, pewnego rodzaju uczucia, które się w nas manifestują, typu miłość, to jest zabarwienie aury na kolor różowy, jeżeli jest to miłość bardzo silna, może to być nawet kolor czerwony. No to po prostu, drodzy kochani, w zależności od sentymentów, od uczuć, które w danym momencie manifestujemy, aura będzie miała taki, a nie inny kolor. Osoba, która jest dobra, która jest pozytywna, jest osobą dobroduszną, może to mieć tą aurę zieloną, jest to aura, można powiedzieć, średnia, potem są już wyższe aury, aura, która jest fioletowa, aura, która jest złota, srebrna, należy do osób bardzo zaawansowanych duchowo, do osób, które już wyrzekły się tego świata materialnego, wyrzekły się zadowalania zmysłów. No to właśnie są te wyższe rodzaje aury. Ja dodam, że sam kontakt z taką osobą, która jest zaawansowana, która jest duchowa, powoduje to, że również awansujemy, że również nasza wibracja może się podnieść. I na odwrót, jeżeli osoba ma pole aury podziurawione, w zależności od używek typu tytoń, alkohol, narkotyki, marihuana, no to wówczas ma ta osoba dziury w aurze i uchodzi, cała energia po prostu sobie gdzieś tam uchodzi. Po jakimś czasie czujemy zmęczenie, nie wiadomo skąd to zmęczenie przychodzi, a po prostu już w naszej aurze są odpowiednie dziury, dzięki którym uchodzi nasza energia. To tak jak koło samochodu, które jest przebite i po prostu powietrze uchodzi gdzieś sobie i po chwili opona jest bez powietrza. Tak samo jest z naszą aurą. Aura, która jest zdrowa, aura, która jest silna, która jest skoncentrowana, no po prostu dana jednostka będzie miała, posiadała siłę umysłową, fizyczną, duchową i tak dalej. Jeżeli wchodzimy w świat używek, typu tytoń, narkotyki, ta aura będzie po prostu, drodzy kochani, osłabiona. Może być po prostu osoba, która jest przy nas, która wchodzi w te używki, typu alkohol, typu marihuana, no i wówczas już mamy, drodzy kochani, problem, ponieważ nie tylko, że ta osoba osłabia siebie, ale również wszystkich wokół siebie będzie również osłabiać, pobierając ich energię, jak również dziurawiąc aurę innych osób, które są wokół. To była taka wzmianka na temat, co się dzieje z naszą aurą, jakie emocje mamy, jakie kolory się przejawiają, jakie kolory są niskie, a jakie wysokie. I ja jeszcze, drodzy kochani, od siebie Was zapraszam na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny. Jest to odpromiennik, który działa pozytywnie na nasze ciało. Od siebie się żegnam, pozdrawiam wszystkich i do widzenia.